Kochane dzieci, zdążacie ku przyszłości, w której wielu przyjmie to, co jest fałszywe. Pozostańcie przy prawdzie. Będzie wielki zamęt duchowy w domu Bożym. Lecz wy, którzy należycie do Pana, miłujcie prawdę i brońcie jej. W Bogu nie ma półprawdy. Otwórzcie swe serca dla Pana, a będziecie zwycięzcy. Nie zapominajcie. Wasz oręż obronny jest w lekcjach przeszłości. Nawróćcie się. Oto czas sposobny dla waszego powrotu. Przeznaczcie część swojego czasu na modlitwę. Jedynie dzięki sile modlitwy możecie zwyciężyć diabła. Nie zniechęcajcie się. Nie ma nic straconego. Ufajcie Panu, a On obdarzy was zwycięstwem. Po całym ucisku Pan otrze wasze łzy. Odwagi. Ja was kocham i zawsze będę przy was. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.